Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a dziś chciałam z Wami porozmawiać o roślinach z wariegacją i czy moda na wariegację to tylko tymczasowy kaprys, czy coś co z nami zostanie, a przy okazji o 5 roślinach, które ja lubię bardziej bez wariegacji. Zapraszam Was serdecznie. Tak jak kochani wspomniałam na początku, dzisiaj będzie o roślinach z wariegacją i o roślinach w zasadzie bez wariegacji, takie, które uważam, że są przepiękne i zdecydowanie warto bliżej im się przyjrzeć, może zaprosić je do naszych domów, do naszych kolekcji. Ostatnio w Biedronce pojawił się rzut alokazji. Alokazje były rozmaite w bardzo dobrej cenie, 11 zł 99 groszy, więc poniżej 12 zł można było kupić różne już takie nie całkiem najmniejsze alokazje, bo to były chyba doniczki 8 albo 9, także już taki można powiedzieć średniaczek. Cena znakomita. No i wśród tych różnych alokazji trafiły się również bardzo poszukiwane alokazje z wariegacją. Między innymi wiem o tym z Instagrama, że komuś udało się upolować alokazję Dragon Scale z wariegacją właśnie w tej bardzo, bardzo przystępnej cenie 12 niespełna złotych, także na pewno był to moment moment dużej radości i przypływu adrenaliny, że taką perełkę udało się znaleźć. I przy okazji miałam ochotę porozmawiać z Wami o temacie, który planowałam już od jakiegoś czasu, czyli o roślinach, które moim zdaniem wyglądają lepiej bez wariegacji. O tym za chwilę, ale jeszcze zanim przejdziemy do tematu tego odcinka, chciałam Wam pokazać aktualizację kilku roślin. Ostatnio pokazałam Wam moje takie wiosenne porządki, w których robiłam mocne, ostre cięcie. Spotkało się to też z mocną reakcją ze strony niektórych osób komentujących, więc spieszę z aktualizacją. To są asparagusy falcatusy i mają już pierwsze takie swoje no bardzo sympatyczne, nowe przyrosty. Dlaczego, kochani, zdecydowałam się na takie ostre wiosenne cięcie? Moim zdaniem jest to korzystne. W przypadku rośliny, tak jak w tamtym wypadku to miało miejsce, mocno zniszczonej atakiem wcześniejszym szkodnika, pozostawienie tych zaatakowanych wcześniej liści, pomimo tego, że już roślina jest zdrowa, no nie spowoduje, że te liście magicznie się zregenerują. Uszkodzone tkanki już zawsze takimi pozostaną. I to do naszej decyzji zostaje, czy my chcemy tak jakby roślinę mieć taką, gdzie część liści będzie już nowych, zdrowych i w pełni tak jakby w tym momencie zielonych, soczystych, a część właśnie taka nadgryziona i zjedzona przez szkodniki. Tu jeszcze na przykładzie tej doniczki Wam pokażę, że przyrosty nowe właśnie u asparagusa falcatusa zaczynają się jako taki patyczek, który jeszcze nie pokazuje żadnych listków, a następnie one jak się rozwijają, to właśnie widać, że pojawiają się takie niewielkie listki. Także jeżeli Wam asparagus wypuszcza właśnie taki sterczący patyczek, to nie usuwajcie tego, to będą nowe liście się pojawiały, także taki jest schemat wzrostu. Doniczka nadal wygląda na bardzo pustą, ale mówię Wam, to jest tylko chwila. To wystarczy troszkę czasu poczekać i ta doniczka na nowo będzie zielona, a wszystkie przyrosty jako nowe przyrosty będą już zdrowe i nie będą nosiły śladów tych żerowania przędziorka, co jest bardzo, bardzo mocno widoczne i myślę, że każdy z Was, kto miał atak przędziorka w swojej kolekcji, bardzo dobrze wie, czym to się objawia. Te rośliny wyglądają, jakby były wiecznie skurzone, ponieważ są takie malutkie kropeczki na powierzchni blaszki liściowej, gdzie ten szkodnik wysysał z rośliny te soki i jednocześnie tkankę uszkodził. I to ma formę takich właśnie takich srebrzystych, szarych, matowych nalotów. Nie wygląda to dobrze i generalnie roślina po ataku przędziorka, nawet jeżeli go przeżyje, nawet jeżeli uda nam się ją wyleczyć, to po prostu nie prezentuje się dobrze i stąd była taka moja decyzja o bardzo, bardzo mocnym cięciu. Cięłam tam trzy doniczki, pokazuję Wam dwie, ponieważ w trzeciej też jest wzrost, natomiast jest mniejszy, jest jeszcze na wysokości mniej więcej ten wzrost tych obciętych fragmentów, więc byłoby mi to trudno pokazać i nie ma sensu tu się gimnastykować z fokusem, czy na pewno mi złapie, czy nie. Także te dwa ruszyły mocno dosyć, a ten trzeci ruszył troszkę później, ale też, także tutaj wszystko wygląda odpowiednio
i na pewno za jakiś czas dam Wam znać i pokażę kolejny moment, jak te rośliny się mają. Przy okazji moje ostre cięcie i mocne podejście do tematu wiosennych porządków w moich doniczkach, wśród moich roślin spotkało się z ostrą reakcją niektórych osób komentujących i chciałam tutaj zaznaczyć, że może Wam się film nie podobać, możecie to w komentarzu zaznaczyć, natomiast bardzo proszę o zachowanie kultury i nie atakowanie nikogo, w tym nie atakowanie mnie, ponieważ w przyszłości, nie ukrywam, jeżeli znajdą się osoby, które wśród komentujących będą psuły bardzo taką pozytywną energię, którą sobie tam zostawiamy w tych komentarzach razem z dobrą wiedzą i doświadczeniem swoim, to takie komentarze, które będą właśnie atakowały kogokolwiek ze społeczności, będą przeze mnie usuwane, także chciałam to zaznaczyć. A teraz czas na drugą aktualizację. W filmie, w którym pokazywałam Wam moje zakupy w Pepco ostatnio, mówiłam, że dopiero po powrocie do domu wpadłam na pomysł, że te miseczki, które kupiłam, powinnam kupić dwie, ponieważ świetnie prezentowałby się w nich ramen. I muszę przyznać, że od razu nie miałam czasu pójść do Pepco i poszłam chyba dopiero 2 tygodnie później i już się troszkę obawiałam, że może tam się zmieni oferta, bo każdy, kto bywa w Pepco, wie, że ta oferta generalnie potrafi się mocno szybko wyprzedawać i wskakują nowe produkty, ale szczęśliwie czekało. Także mam dwie miski, one są, tak jak widzicie, każda inna, każda na swój sposób jest wyjątkowa, każda jest nierówna, nierówno przeszkliwiona, także takie dwie miski udało mi się znaleźć, w sensie udało mi się znaleźć tą drugą do pary, co mnie niesłychanie ucieszyło. Ale moja radość z tego, jak znalazłam drugą miskę w Pepco, była na pewno niczym w porównaniu z radością tej osoby, której udało się kupić tą alokazję Dragon Scale Variegate w Biedronce w cenie tych niespełna 12 zł, także gratuluję, jeżeli jakimś cudem ta osoba ogląda, albo inne osoby, które jeszcze na Instagramie na przykład nie chwaliły się, a udało Wam się upolować jakieś rarytasy w ramach tej oferty, dajcie znać w komentarzu. Trzymam za Was kciuki, bo Biedronka naprawdę absolutnie nas zaskakuje. Myślę, że oferta roślin w Biedronce jest bezkonkurencyjna. Także możecie się w komentarzach pochwalić, co Wam się z tej oferty udało upolować, a ja chciałam Wam pokazać inną alokazję, którą również kupiłam w Biedronce. To był taki też rzut, kiedy wszyscy w Polsce kupowali alokazję Black Velvet. To też Biedronka wtedy zaszalała. Pierwszy raz pojawiła się ta roślina tak dostępna, w tak przystępnej i właśnie dostępnej cenie. Także jest to przepiękna roślina o welwetowych liściach, kontrastowych nerwach i właśnie to ona też wpisuje się w temat tego odcinka, który Wam chciałam zaproponować, bo moim zdaniem jest to jedna z tych roślin, która zdecydowanie lepiej dla mnie, to mówię, gusta to są kwestie takich preferencji osobistych, dla mnie lepiej prezentuje się w wersji bez wariegacji, ponieważ uważam, że te liście są tak znakomicie piękne, są ciemne, ta zieleń jest bardzo szlachetna, te kontrastowe nerwy naprawdę prezentują się wspaniale. Kształt liścia też jest bardzo ciekawy. Myślę, że tutaj naprawdę wariegacja byłaby czymś, co tylko by tą symetrię i tą szlachetność dla mnie zaburzała. Także jest to jedna z tych roślin, które ja zdecydowanie preferuję właśnie w takiej podstawowej zielonej wersji. I nawet nie szukam i nie czekam, aż się pojawi wariegacja. Bardzo się cieszę z niej taka, jaka jest, także bardzo, bardzo mnie cieszy. Jest to taka moja zdobycz biedronkowa z zeszłego roku. To się pojawiło chyba jesienią, wydaje mi się. Na pewno na kanale jest film zaraz po zakupie. Alokazje też podobno mają tendencję, że dość często wariegacje spontanicznie na nich występują. Nawet jeżeli nasza, powiedzmy, ta roślina mateczna nie ma wariegacji, to często właśnie te bulwki, które ona wyprodukuje i te jej dzieciaczki, które powstają, to czasami zdarza się, że to one właśnie będą miały wariegacje, także dajcie znać, czy Wam się taka sytuacja zdarzyła. Ja wiem z informacji od Was, niestety już nie pamiętam imienia, dostałam informację, że swego czasu pojawiły się też alokazje z wariegacją w Auchan. Także takie alokazje właśnie z wariegacjami, jak widać, po prostu się zdarzają w różnych partiach. Także jeżeli jesteście fanami alokazji, jesteście fanami wariegacji, to zdecydowanie warto poprzeglądać w marketach to, co tam przyjdzie na tych paletkach, w tych miksach, ponieważ właśnie taka wariegacja dość często się zdarza. Jeszcze raz zbliżenie na piękną i wspaniałą alokazję Black Velvet. Kolejna roślina, którą chciałam Wam pokazać, to również roślina o welwetowych liściach, a przy okazji również w nowej osłonce. Kupiłam sobie ostatnio taką bardzo ładną osłonkę i ma ona taki właśnie
klasyczny biały, biały kolor ze złotym, takim złotym rantem. Myślę, że nawet troszkę większa roślina może tutaj trafić, więc może zrobię jakąś roszadę właśnie osłonkowo-doniczkową. A ta roślina to Philodendron micans. Jest to Philodendron micans również z Biedronki. Jakiś czas temu pokazywałam Wam te rośliny. Kupiłam 3 sadzonki. Pokazywałam je w holu zakupowym właśnie z Biedronki i pokazywałam, jak je ostatnio przesadzałam. Także tutaj, jak widzimy, roślina bardzo pozytywnie zareagowała na to nowe podłoże, zareagowała pozytywnie po przesadzeniu, ponieważ widzimy nowe przyrosty, sadzonka się powiększa, także bardzo mnie cieszy i jest to jeden z moich takich ulubieńców. Jest to bardzo wdzięczny filodendron, filodendron kompletnie niekłopotliwy, filodendron, który bardzo cieszy, ma piękne właśnie welwetowe liście o takim jeszcze ciekawym kolorze spodniej blaszki liściowej. To jest taki kolor lekko brązowy, może lekko wpadający we fiolet. Ta zieleń jest właśnie taka ciemna, taka butelkowa, bardzo przyjemna roślina, także zdecydowanie, zdecydowanie mogę polecić. No i jak to filodendron pnący, filodendron scandens, niekłopotliwe, aczkolwiek to też są rośliny, te nawet niekłopotliwe, również mogą mieć choroby, również mogą mieć szkodniki, więc trzeba regularnie zaglądać, czy tutaj coś się nie dzieje, natomiast ten jest absolutnie okazem zdrowia i oby tak zostało. Przepiękne. Przepiękne liście. Jeżeli chodzi o Philodendrona micansa, to tutaj pojawiły się już opcje z wariegacją dostępne. Widziałam zdjęcia oferty sprzedaży właśnie na Instagramie. Muszę przyznać, że mnie Philodendron micans w opcji z wariegacją nie zachwycił i nie porwał. Wydaje mi się, że taka właśnie blaszka liściowa jednolicie w jednym takim zielonym, przyjemnym kolorze jest absolutnie przepiękna i tutaj wariegacja dla mnie nie dodaje niczego spektakularnego dla tej rośliny, a nie jestem takim kolekcjonerem, który zdecydowanie chce mieć wszystkie rośliny tak po prostu, żeby tylko mieć pełną kolekcję. Ciekawe swoją drogą, kiedy mikan z wariegacją gdzieś pojawi się oferty sprzedaży takie bardziej gdzieś tutaj lokalnie i dostępne dla nas. Ale też uczulałam Was w tym odcinku, w którym pokazywałam, jak przesadzałam te filodendrony biedronkowe, że pojawiła się oferta micansa z różową wariegacją, gdzie tak naprawdę jest to bardzo podobna sytuacja do filodendrona Pink Congo. Pink Congo był taką odpowiedzią na bardzo dużą modę na Pink Princess kilka lat temu i jest to filodendron Rojo Congo, który jest poddany chemicznemu działaniu etylenu. To jest środek wykorzystywany do przyspieszenia dojrzewania owoców, które są zrywane jako surowe, zielone i w transporcie do nas dojrzewają. Okazuje się, że zastosowanie tej metody i poddanie właśnie sadzonek działaniu tych środków chemicznych powoduje, że nowe liście na roślinie są intensywnie jasno-różowe. Natomiast jest to działanie tylko krótkotrwałe i później roślina powraca do tej podstawowej wersji. Także jest to, można powiedzieć, taka alternatywna wersja farbowania rośliny. Więc jeżeli zobaczycie ofertę sprzedaży micansa z różową wariegacją, to przypomnijcie sobie o Pink Congo i wiedzcie, że to nie jest żadna nowa odmiana, to nie jest żadna mutacja genetyczna, to jest po prostu nieco inną metodą niż storczyki marketowe, które są nakrapiane w tęczowe ciapeczki albo całe fioletowe, całe niebieskie. Jest to sztucznie i tymczasowo uzyskany efekt i po czasie powróci taki różowy mikans do zwykłej, podstawowej formy. Więc jeżeli chcecie sobie coś takiego kupić, to kupcie to, ale z pełną świadomością, że to jest tylko efekt tymczasowy i zastanówcie się, czy jest to warte tej ceny, którą na pewno sprzedawca będzie chciał za taką sadzonkę, bo wiadomo, mikans już zdecydowanie jest cenowo dostępny. A przypuszczam, że oferty tych różowych mikansów będą absolutnie zupełnie inna półka cenowa, także ostrzegam, żebyście wiedzieli, że to jest tylko właśnie tymczasowe i nie jest to nowa odmiana. Kolejna roślina na liście to nieco podobna do alokazji Black Velvet, ponieważ jest to czarne serduszko o pięknej, właśnie ciemnej, szlachetnej zieleni, kontrastowych nerwach, Anthurium clarinervium, także roślina podobna w pewnym sensie, mają jakieś cechy wspólne, ale z zupełnie innej rodziny. Tutaj wchodzimy w grupę Anthurium i moje serduszko, jak wiecie,
cierpiało na chorobę grzybową, co jeszcze widać po starych liściach, ale leczenie jest skuteczne, nowy liść jest nadal zdrowy i rozwija się w ciągu dalszym nowy przyrost. Zobaczymy, co przyniosą kolejne tygodnie, kolejne miesiące, ale jestem pozytywnie nastawiona, także liczę na to, że szybko odbuduję tą swoją masę zieloną, bo niestety z dużej sadzonki o 9 liściach no niestety zostało tylko jedno serduszko, ale jest to przepiękna roślina. Bardzo mnie cieszy to, że stała się coraz bardziej dostępna. Jest szeroko dostępna we wszystkich tych sklepach internetowych zajmujących się sprzedażą roślin, w tych wszystkich kwieciarniach internetowych, ale również pojawiają się oferty sprzedaży właśnie tej rośliny stacjonarnie. Także bardzo mnie to cieszy. Cena też mocno się zredukowała i jak jeszcze nie tak dawno kosztowało często anturium, właśnie klarinervium, kilkaset złotych, to obecnie sadzonkę można kupić za około 100 zł, a nawet w niektórych wypadkach za kilkadziesiąt. Także myślę, że są coraz lepsze czasy na dodanie tej rośliny do swojej kolekcji i jest to kolejna z takich roślin, w których ja uważam, że bardzo mnie cieszy taki wygląd jej dokładnie, jaki ma i nie chciałabym mieć wersji z wariegacją, ponieważ bardzo lubię to, że jest taki wyraźny kontrast pomiędzy tymi jasnymi nerwami, które dodatkowo w świetle lekko srebrzyście świecą, podobnie jak srebrne części na scindapsusach. A ta ciemna zieleń jest przepiękna, jest taka zamszowa, bardzo przyjemna, także są to przepiękne rośliny i ja tutaj cieszę się z tych wersji podstawowych i tak jak powiedziałam, dla mnie tutaj wariegacja absolutnie byłaby czymś zbędnym i preferuję taką właśnie wersję zieloną. Także tutaj bardzo podobnie jak w przypadku alokazji Black Velvet, którą pokazałam Wam na samym początku. Wśród tych roślin, które już dzisiaj Wam wymieniłam, były rośliny, które można połączyć w taką parę jak anturium, klarinervium i alokazja Black Velvet. I teraz będzie roślina, którą można połączyć w parę do filodendrona Micansa. Jest to jeden z moich maluszków, także otwieramy moje maluszkowe pudełko. Jest to filodendron Melanochryzum. Także bardzo podobnie jak w przypadku filodendrona Micansa, również uważam, że ta wersja podstawowa, wersja zielona jest zdecydowanie moją preferowaną wersją. I bardzo podobnie również jak w przypadku Micansa pojawiają się oferty właśnie filodendrona Melanochryzum w wersji z różową wariegacją. I ponownie jest to ta sama sytuacja, czyli jest to roślina poddana chemicznemu procesowi właśnie zagazowywania etylenem. Także ostrzegam, to nie jest odrębna wersja filodendrona Melanochryzum. Dla mnie to jest naprawdę podobna dosyć sytuacja z tymi niebieskimi storczykami w markecie, które są niebieskie poprzez podanie barwnika, a następnie po czasie, jak ten barwnik znika z rośliny, to wracamy do wersji podstawowej i mamy po prostu zwykłego białego storczyka Phalaenopsisa. To tak jak w przypadku tych roślin, które są chemicznie różowe, to z czasem po prostu ten różowy kolor znika i zostajemy po prostu zwykłą, podstawową wersją tej rośliny. Jak już mam otwarte pudełko, to Wam jeszcze pokażę mojego filodendrona Red Sun. Naprawdę pięknie się zaczął wybarwiać, no i wypuszcza już kolejnego listka, także trzymam kciuki za tego malucha, aczkolwiek moja złość na to, że niegotowe rośliny trafiają do sprzedaży, to nie mija. Nadal uważam, że tak małe rośliny nie powinny być oferowane do sprzedaży. To jest wszystko wina tego, że jest tak pojemny rynek, tak rynek żądający sadzonek. Po prostu popyt jest na niesłychaną skalę. Produkcja roślin powinna być zakończona właśnie takim etapem, w którym roślina przechodzi taki okres przystosowania do warunków bardziej domowych niż szklarniowych. Natomiast na chwilę obecną wydaje mi się, że właśnie popyt spowodował to, że te wszystkie procesy zostały maksymalnie skrócone lub nawet pominięte i w efekcie dostajemy bardzo często sadzonki, które w tych takich pozaszklarniowych warunkach zupełnie sobie nie radzą i chciałam Wam powiedzieć wprost, jeżeli dla Was te maluszki sprawiają dużo kłopotu i trudności i odnotowujecie straty, to nie czujcie się z tym źle, bo to bardzo często nie wynika z Waszych błędów czy z Waszego braku uważności na te rośliny, a wynika właśnie z tego, że te sadzonki po prostu powinny zostać jeszcze w szklarni i być oferowane do sprzedaży dopiero za jakiś czas. Co możemy zrobić w obecnej sytuacji? No można omijać maluszki szerokim łukiem i ich po prostu nie kupować.
można maluszki niestety zaakceptować to, że one nie są gotowe i trzymać w takich pudełkach jak ja. W takim pudełku, w tych szafach z IKEA, które są organizowane, w jakichś terrariach. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że te maluszki niestety po prostu nie dają sobie rady i nawet jak ja trzymam moje maluszki w takim szklanym słoju, tylko w szklanym słoju otwartym, to pomimo wszystko okazało się to być za mało i niestety z trzech moich maluszków dwa maluszki padły i niestety walczy obecnie już tylko jeden, ale trzymam mocno z niego kciuki, że sobie da radę i już teraz w tym pudełku myślę, że mają no, najlepsze warunki, jakie mogłam ja im zapewnić. Także mam nadzieję, że szybko podrosną, troszkę zmężnieją i będą gotowe opuścić to pudełko i prawdziwie mnie cieszyć, bo powiem szczerze, nie lubię trzymać moich roślin w takich pudełkach, ponieważ no tak to właśnie wygląda, że to jest całe zaparowane, paruje, jest ta kondensacja i w efekcie ja tych roślin praktycznie w ogóle nie widzę, bo one są cały czas za jakąś taką zaparowanym plastikiem, dlatego ja preferuję moje rośliny kupować w tym takim co najmniej średnim rozmiarze, żeby one jednak już mogły stać normalnie w osłonkach, cieszyć mnie, być też częścią wystroju mojego mieszkania. Ale tak, popyt jest taki, że takie maluszki, które jeszcze w szklarni powinny sobie swoje odczekać, zanim trafią do sprzedaży, no właśnie trafiają i jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Dlatego takie pudełko, jak widać, mi się od już dłuższego czasu sprawdza, więc mogę polecić. Być może masz takie w kuchni jakieś podobne, także warto te maluchy ewentualnie tymczasowo do takiego pudełka umieścić. Lista tych roślin, które ja preferuję w wersji zielonej niż w wersji z wariegacją, myślę, że mogłaby być bardzo długa, bo ja generalnie bardzo lubię rośliny, które są po prostu zielone. I jak nie jestem przeciwnikiem wariegacji, jako ostatnią roślinę, którą ja preferuję bardziej w wersji bez wariegacji, chciałam wymienić Philodendrona Gloriosum. Jest to roślina, której nie mam w swojej kolekcji. Być może z czasem w niej się pojawi, natomiast jeżeli mam powiedzieć, to bardzo podobają mi się te takie duże, przepiękne, poduszkowo wyglądające liście. Podoba mi się też właśnie ciekawe unerwienie tej odmiany. I muszę przyznać, że jak widziałam różne egzemplarze z wariegacją tej rośliny, to żaden z tych okazów jakoś mnie nie ujął i zdecydowanie te wersje zielone bardziej przypadają mi do gustu. Dajcie, kochani, znać w komentarzu, jakie Wy rośliny preferujecie. Czy preferujecie rośliny zielone, czy preferujecie rośliny z wariegacją. A jeżeli macie swoją listę takich roślin, które wolicie w opcji właśnie bez wariegacji, to z chęcią przeczytam, podzielcie się tym w komentarzu. Ja Wam za dzisiaj, kochani, niezwykle mocno dziękuję. Dziękuję, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału i kliknięcia ikony dzwoneczka, ponieważ w obecnych czasach nie jestem pewna, kiedy pojawi się nowy film, a wtedy na pewno dostaniecie powiadomienie o tym, że nowy film na kanale się pojawił. Obecne czasy są niezwykle trudne. Jesteśmy z moim mężem bardzo mocno zaangażowani w pomoc. Jest to bardzo trudny czas. Jest to czas otwierania naszych serc, naszych domów. Jest to niepojęte, co się dzieje tak blisko od nas. Myślę, że nikt w obliczu tego, co obecnie ma miejsce, nie może być całkowicie obojętny. Dlatego bardzo Was serdecznie zachęcam do tego, by tak jak tylko macie możliwość, włączyć się do tego i pomagać, bo pomaganie jest czymś wspaniałym, co nie tylko zmienia wiele w życiu tych osób, którym pomagamy, ale też jest bardzo pozytywne dla nas. Mam nadzieję, że wiosna przyniesie nowe początki i będzie zwiastunem właśnie nowego i dobrego. Jeszcze raz Wam, kochani, serdecznie dziękuję. Życzę Wam, kochani, wszystkiego zielonego i do zobaczenia niebawem. Pa, pa!